Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam Was dzisiaj do recenzji MateBooka 13 2020. Zacznijmy od tego, że jest to sprzęt oczywiście gdzieś pomiędzy serią D, która jest taka najtańsza i najbardziej przystępna, a serią X Pro, która jest najbardziej wypaśna, najmniejsza, najcieńsza, najlżejsza, ale też niestety najdroższa. Ja niestety nie wiem, ile kosztuje dokładnie moja konfiguracja, bo polskie ceny nie zostały jeszcze ujawnione. Jeżeli tylko się dowiem, będzie ta informacja oczywiście w opisie. Zacznijmy od tego, co mam w pudełku, bo jak w przypadku Huawei zawsze jest całkiem nieźle, jak na takie zestawy. Oprócz ładowarki, która jest 65W, kabel USB-C do USB-C, można również nim oczywiście ładować smartfony czy inne urządzenia z powodzeniem. Mamy w zestawie, no taką myślę, dość ciekawą przejściówkę. Zwracam uwagę, że no, w kolorze białym, więc mało może pasuje do samego sprzętu, ale jest w tym samym designie co ładowarka, więc gdzieś to się powiedzmy zlewa w jedną całość. Jeżeli chodzi o dodatkowe porty, no nie wiem po co nam stare wejście takie monitorowe w dzisiejszych czasach. Jest HDMI, jest USB-C jako przejściówka taka powiedzmy do ładowania, żeby jednocześnie ładować, no i mamy zwykłe USB-A, to zawsze cieszy. Natomiast nie cieszy na pewno to, że znowu tak samo jak w zeszłym roku, czy w poprzednich latach, w przypadku poprzednich MateBooków, możemy ładować tylko z jednego złącza, tego po lewej stronie. Jak podpinamy ładowarkę po prawej stronie, niestety wyskakuje komunikat, żeby po prostu przepiąć kabel. Rozumiem, że to nie jest jakiś wielki problem, ale czasami powiedzmy tak, żeby wygodnie usiąść, może kabel gdzieś tam nam nie starczyć, chociaż ten w zestawie jest wystarczająco długi. Tak czy siak fajnie, gdyby można było po prostu korzystać do ładowania z obu portów, niezależnie z którego potrzebujemy. Skoro jesteśmy przy portach, to zacznijmy od tego, że po prawej stronie mamy tylko jedno USB typu C, a po prawej stronie drugie USB-C właśnie do ładowania, złącze sławkowe, no i mamy taką diodę, która informuje oczywiście o stanie samego urządzenia. Sama konstrukcja wewnątrz aluminiowa, tutaj zewnętrzna klapa moim zdaniem jest plastikowa, 1,3 kg, co do wymiarów to macie je rozpisane, 15 mm grubości. No urządzenie myślę, że prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, nie mam takich większych zastrzeżeń. Zresztą ten design jest powiedzmy i dobrze znany przez Huawei, ale również przez inne firmy, bardzo minimalistyczny, może się rzeczywiście podobać. Od frontu możemy zauważyć wcięcie, które pomaga oczywiście przy otwarciu samej klapy, natomiast z klapą jest tak, że no bardzo ciężko ją otworzyć jedną ręką, w sensie laptop się podnosi, to jest kwestia wyważenia, no niestety nie idzie zrobić tego tak bardzo łatwo, zamykanie oczywiście idzie dużo lepiej. Samo otwarcie myślę, że jakieś takie 170 stopni, 160 parę, jest nieźle, w zupełności wystarczy, podczas takiego trzymania na kolanach również można spokojnie z laptopa korzystać. Co do dolnej części, no to mamy cztery podstawki takie gumowe, wpisują się ok, śliskają się jak większość innych. Oprócz tego ma dwa głośniki i tutaj muszę powiedzieć, że jakby to ograniczenie związane ze współpracą z amerykańskimi firmami chyba najbardziej wpłynęło właśnie na audio. Nie sygnuje tego żadna dodatkowa firma i to audio rzeczywiście najbardziej ucierpiało, tak jak powiedziałem. Jest po prostu ok, może nawet bym powiedział trochę mniej niż ok. W sensie wszystko słychać, ale basu za dużo nie ma, ten dźwięk jest jakiś taki bardzo płaski, wysokie ma te tony, nie słychać w ogóle żadnych niskich. Dźwięk na pewno nie jest najlepszą stroną tego sprzętu i na to zwracam uwagę. Mamy kratkę wentylacyjną, śrubki i tak na dobrą sprawę tyle. Wspomnę teraz o baterii 41,7 Wh i ładowanie, no tak półtorej godziny, godzina 40 do pełna. Co prawda system pokazuje na początku, że w godzinę jest w stanie się naładować, ale jest to raczej taka godzina 30 na spokojnie, od kilku procent do 100, co i tak jest niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że później laptop wytrzymuje te spokojnie 8 do 9 godzin. 11 może bym aż tak tutaj nie szalał jak producent, ale myślę, że te 8-9 godzin to jest dobry wynik do takiego przeglądania sieci, oglądania filmów. Myślę, że w zupełności wystarczy. Oczywiście, jeżeli odpalimy sobie jakąś grę, czy będziemy coś tam renderować na tym sprzęcie, bo też się da, to jednak ta bateria dużo szybciej będzie uciekać. Jak zawsze testowałem sobie Larę, więc tak po pół godzinie odpalam gry, mniej więcej dziś około 30% spadło na baterii, więc myślę, że raczej to jest takie 1,5 do 2 godzin maksymalnie grania w takim trybie zrównoważonym, żeby to w miarę działało, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Tam, gdzie sprzęt nie domagał, jeżeli chodzi o głośniki, dużo lepiej radzi sobie po otwarciu konstrukcji. Po pierwsze, jest to naprawdę bardzo solidnie zbudowane, nic tutaj nie trzeszczy, nic tutaj nie lata. No jeden minus, że nie można po prostu jednym palcem otworzyć pokrywy, która, jak mówiłem, jest plastikowa od zewnątrz, natomiast ukazuje nam się naprawdę świetny ekran 13-calowy, 2160x1440 pikseli. Małe ramki, może nie jakieś bardzo, bardzo małe, ale rzeczywiście wygląda to moim zdaniem ok.
Również nie ma tu jakichś dziwnych zabiegów, że kamera jest umiejscowiona bezpośrednio w klawiaturze, tylko jest normalnie na rameczce. To jest 1-megapikselowa, więc ona raczej jest taka, bym powiedział, mocno poglądowa. Zwracam natomiast uwagę, że sam ekran ma bardzo dobrą jasność minimalną i maksymalną. To jest tak 300 do 400 nitów, więc wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Jest to dobry wynik. Nie mam również zastrzeżeń co do kątu widzenia. One również są tutaj ok, chociaż widać, że matryca troszeczkę się przygasza. Wspiera ona również HDR, czyli można sobie wymusić, żeby nawet bez podłączonej ładowarki były odtwarzane takie filmy i one rzeczywiście wyglądają bardzo fajnie. Co do samego ekranu, jego szczegółowości nie mam żadnych zastrzeżeń. Myślę, że to jest jeden z mocniejszych punktów tego sprzętu. Kilka słów o ekranie dotykowym w tym sprzęcie. Ja nie jestem fanem właśnie ekranów dotykowych w laptopach, takich stricte. Inaczej podchodzę do tego przypadku na przykład Surface'a Pro, gdzie wiadomo, że można sobie to dołączyć i mamy tylko tablet i wtedy można z tego wygodnie korzystać. Natomiast tutaj jednak i tak bym korzystał zawsze z touchpada i dotykanie ekranu, który jest błyszczący, który się będzie brudził. Natomiast odznaczam tutaj na plus, że mamy aż wykrywanie do 10 palców. Ten ruch wykrywany jest naprawdę bardzo płynnie. Oczywiście sam ekran delikatnie sprężynuje, więc nie jest to takie super wygodne, ale jest kilka tutaj dodatkowych funkcji związanych z tym dotykiem, więc oznaczam to na plus, że nie jest to po prostu ekran dotykowy, tylko o czymś więcej tutaj pomyśleli. No i w tej dolnej części mamy sześciorzędową klawiaturę, która ma naprawdę świetny skok, bardzo przyjemnie się na niej pisze, myślę, że to jest jeden z też mocnych punktów tego urządzenia. Podświetlania dwustopniowo, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jakichś wielkich wycieków światła również nie ma. Wszystkie klawisze funkcyjne są, więc jak najbardziej w porządku. No i powyżej mamy jeden przycisk po prawej stronie, przycisk zasilania, ale również skaner odcisków palców, żeby dostać się do urządzenia. Działa to błyskawicznie, więc w kwestii logowania jest naprawdę bardzo szybko, alternatywnie oczywiście można skorzystać z funkcji Windows Hello. Pod spodem touchpad, który nie ma jakichś wydzielonych przycisków lewego i prawego, jest dość szeroki, ale nie ma aż takiego super ślizgu, więc mógłby być trochę bardziej śliski, ale myślę, że wszystkie gesty działają naprawdę bardzo dobrze, więc jak ktoś z nich korzysta, to szybko się tutaj odnajdzie. I jak dobrze mnie znacie, jedyne rzeczy, które ewentualnie mogłyby mi tu przeszkadzać, to dwie naklejki. Pierwsza z nich to oczywiście 10 generacji procesor i7 na pokładzie, no i Huawei Share, o którym już wielokrotnie mówiłem. I przejdźmy do specyfikacji, bo tak jak mówiłem, nie wiem ile ta moja wersja kosztuje. Aktualną cenę na pewno znajdziecie w opisie, jak już się pojawi oficjalna Polska. Na pokładzie mamy i7 10 generacji, to jest 10510U, 16 GB pamięci RAM, mamy GeForce MX250 razem z Intel Graphics 620, no i dysk SSD 512 GB, który standardowo na dzień dobry jest podzielony oczywiście na partycję. Jest to procesor chłodzony aktywnie, więc słychać wentylator, ale tylko w tych momentach, kiedy faktycznie mocno go obciążamy, w momencie, kiedy edytujemy dokumenty, oglądamy filmy, jest praktycznie niesłyszalny sprzęt, więc kultura pracy w tych warunkach jest naprawdę bardzo dobra. Ja jestem naprawdę mocno pozytywnie zaskoczony, jak ten sprzęt działa, bo przy tej relatywnie słabej karcie graficznej rzeczywiście Lara na średnich przy Full HD radzi sobie naprawdę nieźle, można sobie spokojnie w to pograć. Wiadomo, że nie ma tu jakiejś ultrapłynności, natomiast da się pograć i myślę, że to jest dość istotne, mając na uwadze, że to jednak nadal jest sprzęt taki ultramobilny. Sprzęt mocno nagrzewa się po dłuższym obciążeniu, kiedy no sporo grałem, to jednak w tej części klawiaturowej niestety no powierzchnia aluminiowa była dość mocno nagrzana. Nie widziałem, żeby się jakoś tak przegrzewał w takim sensie, że by na przykład procesor zaczął się dławić i coś by zaczęło się nagle zacinać po dłuższej rozgrywce, więc myślę, że jakiegoś throttlingu tutaj po prostu nie ma. Ja uważam, że do obróbki takiej Full HD w zupełności ten sprzęt wystarczy. Przy 4K mogą być już problemy, może się to niestety dławić, ale jednak odznaczam na plus, że jest tutaj sporo RAMu i dysk również nie jest jakiś najmniejszy. I taki mały plusik na sam koniec to PC Manager, biorąc pod uwagę, że no mamy jedną aplikację, w której aktualizujemy wszystkie sterowniki do wszystkich podzespołów tego sprzętu. To jest bardzo wygodne, szczególnie jeżeli ktoś nie chce kombinować, instalować jakichś sterowników tu, tam, zastanawiać się, czy one są aktualne, czy nie, szukać jakiejś wersji na stronie producenta. To wszystko jest wygodne, jest również taki jakby benchmark do zrobienia, czy wszystko działa prawidłowo. To oznacza mocno na plus, szczególnie dla osób, które nie lubią się bawić i chcą mieć po prostu spokój. Chcą wiedzieć, że wszystko jest ok. Ewentualnie, jeżeli trzeba coś zaktualizować, to się zrobi automatycznie. I koniec. Podsumowując, MateBook 13 2020, czy to jest dobry sprzęt? Ja uważam, że ogólnie tak, oprócz tego audio, które rzeczywiście jest tak poniżej oczekiwań moim zdaniem. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile ta konfiguracja kosztuje, bo pamiętam, że podstawowe, jeżeli chodzi o 13 poprzedniej generacji, no zaczynały się od 5000, więc nie jest to tani sprzęt, tak jak mówiłem, między D a X Pro, więc no wszystko zależy od tego, na jaką konfigurację się zdecydujemy i jak te ceny będą wyglądały w Polsce. Nie jest to super tani sprzęt, ale większość parametrów rzeczywiście wypada tutaj pozytywnie.
pozytywnie, fajny zestaw, jeżeli chodzi o tą przejściówkę, którą mamy w pudełku. Jedyne to audio troszkę zawodzi, bo jest sporo sprzętów, które no, są tańsze i grają rzeczywiście lepiej. Tak czy siak, dajcie znać, co myślicie. Ja przyznam szczerze, że mam tutaj zagwozdkę, no bo i mamy sprzęt od Microsoftu, i mamy Intela, i mamy Nvidia, wszystko amerykańskie firmy, które mogą współpracować przy tym projekcie, natomiast nie ma możliwości współpracy w zakresie audio z jakimiś tam firmami. To jest dla mnie dziwne, dlaczego akurat to wypadło tutaj, ale rzeczywiście w tym momencie akurat audio najbardziej na tym ucierpiało. Dzięki bardzo, zapraszam do komentarzy, zapraszam do polajkowania, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!